Dzień dobry, witam państwa na moim kanale Tomek Wiejski. Widzieliśmy się dłuższy czas. Byłem w tym czasie w Warszawie. Uczestniczyłem w marszu 4 czerwca. Proszę państwa, napisałem wczoraj na Twitterze, że niosąc syna na ramionach wśród setek tysięcy Warszawiaków i Polaków, którzy przyjechali ze wszystkich zakątków Polski, miałem takie przemyślenie. Poczułem się. Jakbym szedł w takim marszu, takim zrywie, które przypomniało mi powstanie warszawskie. To pierwotne powstanie warszawskie, ten bezsensowny zryw, który przyniósł i tylko i wyłącznie śmierć dla setek tysięcy Polaków, zginęła cała elita młodzieży warszawskiej. Żadnych korzyści, ani politycznych, ani militarnych, poza pożogą i na koniec. Totalnym zniszczeniem miasta, które musiało zostać uzbudowane z ruiny. Ale tym razem e, ten zryw, który miał miejsce 4 czerwca, e, to powstanie Polaków przeciwko pisowskiemu okupantowi, bo tak postrzegam pisowców jako okupantów naszego kraju, którzy okupują Polskę grabiąc, co się tylko da, nawet farbę ze ścian by zdrapali, e, byleby by. E, Dorwać się do pieniędzy. I tu proszę Państwa, 4 czerwca o godzinie 12.00 na placu na rozdrożu w Słońcu w Skwarze stanęło set tysięcy ludzi. W ocenie organizatorów było to około pół miliona. Ja pamiętam swoje uczestnictwo w mszy z udziałem Jana Pawła II, on to celebrował. 5 czerwca 1999 roku. Na Sopockim Hipodromie zebrało się wówczas 700 tysięcy osób. Jeżeli by porównać zdjęcia, to definitywnie na placu na Rozdrożu i później już wzdłuż Alei Ujazdowskich i dalej Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat Krakowskie Przedmieście i Plac Zamkowy było wiele więcej. Ile? Mecenas Giertych powiedział, że około miliona. Być może. Ciężko powiedzieć, natomiast na pewno więcej niż 500 tysięcy. Proszę Państwa, Powstanie Warszawskie 2.0 ten zryw największy po 1989 roku pokazał pisowskim okupantom, że ich koniec jest bliski. Zbliża się nieuchronnie i nastąpi już niedługo. Polacy zjechali do Warszawy. Ten kilkuset tysięczny tłum ludzi, którzy wzajemnie życzliwi, uśmiechnięci, wspierający się ze wszystkich opcji politycznych opozycji. Była lewica, była prawica, było centrum, PSL, PL 2050. W zasadzie każda formacja demokratyczna stawiła się 4 czerwca na wezwanie Donalda Tuska. Nie był to marsz Platformy Obywatelskiej, nie był to marsz Donalda Tuska. Szli w tym marszu wszyscy po to, że walczymy o Polskę wolną, demokratyczną i praworządną. I to powstanie warszawskie, które zaczęło się 4 czerwca 2023 roku, zakończy się przegraną pisowskiego okupanta. Yy, zacząłem czytać komentarze na Twitterze, yy, że yy, to jest bezczelność z mojej strony, że porównuję ofiary powstania warszawskiego yy, stosując taką paralelę, że to powstanie warszawskie 2.0. Yy, czyżby. No cóż, oczywiście no, trudno porównywać to, co zrobili hitlerowcy z Warszawą po powstaniu warszawskim w 1944 roku. Natomiast jest to porównanie metaforyczne. Jest to porównanie, które jakby ma pewien element, bym powiedział, taki obrazowy, gdzie Polacy w spontanicznym zrywie stawiają się w Warszawie, by. Pokazać okupantowi, że mają dość. Tak też i krzyczeliśmy: Mamy dość. Pojawiło się też, oczywiście, hasło ośmiogwiazdkowe i tu chciałbym się na chwilę, proszę Państwa, zatrzymać przy tych ośmiogwiazdkach. No, nie będę go cytować, bo jakby YouTube niezbyt przychylnie patrzy na używanie słów ogólnie uznanych za wulgarne i obelżywe. Natomiast użycie go w tym haśle ja nie postrzegam jako wulgaryzmu. To, to jest pewien symbol e, takiego desperackiego krzyku mówiącego nie. To bądź pis oznacza nie mniej, nie więcej, tylko mamy dość. To jest e, nienegocjowalne hasło mówiące o tym, że my nie mamy z kim rozmawiać. Pis Kaczyński i cała ta jego banda to nie jest obóz polityczny, to są pospolici przestępcy, kryminaliści, okupanci naszego kraju, którzy oszukali wyborców Polaków w wyborach 2015 roku z pomocą zresztą tzw. wolnych mediów, które czynnie brały udział bezmyślnie, bezwiednie, pomagając rosyjskiej agenturze w obaleniu demokratycznie wybranego rządu. To samo miało miejsce w 2019 roku, tylko już z pomocą Pegasusa, którym szpiegowano, szpiegowano Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej. I proszę Państwa, to porównanie powstania warszawskiego z tym, co się wydarzyło 4 czerwca, w mojej ocenie jest absolutnie uprawnione. Osiem lat bez rządów tej mafii Kaczyńskiego. Ograbienia państwa, ciężko jest mi powiedzieć, czy też porównać, kto ukradł więcej. Czy więcej nakradli Niemcy przez bez mała pięć lat okupowania Polski, czy nakradli więcej pisowcy? Można by się było pokusić o takie porównanie. Nie mówię o zniszczeniach, tak? bo zniszczenia to jest jakby jedna rzecz. Natomiast to, co ukradli Niemcy, okradli, ograbili Polaków. To już jest druga sprawa. Ile ukradli pisowcy, ile nagrabili i grabią dalej na naszych oczach? Jeszcze nie wiemy. Dowiemy się jesienią po wyborach. Te wybory się zbliżają, pisowcy przegrywają. Te ich rzekome 30% to jest po prostu beczka śmiechu. Popatrzmy, co się dzieje w małych miastach i wsiach. No, ja mogę się odnieść do tego, co się dzieje na kaszubach gdzie w bastionach pisowskich, w Sierakowicach, w Kartuzach i innych e, wsiach i miastach pisowcy są sami. Sami sobie organizują spotkania, na które nikt nie przychodzi. Proszę Państwa, to nie są jakieś tezy, hipotezy, tylko są fakty. E, ekspres Kaszubski, e, tutaj pan redaktor Wojtek Dybewka, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, e, tak, no, podaje fakty. To, co się działo e, chociażby przed chwilą w Sierakowicach, e, Konferencja prasowa pisowców, którzy musieli odpowiadać na trudne pytania i nie byli w stanie. Dość kłamstw, dość tej pogardy, dość grabienia kraju. Pisowcy mówią, że marsz 4 czerwca to był marsz nienawiści. O, w pewnym sensie tak. Oczywiście, że tak. No, trudno mieć inne uczucia do okupanta jak po prostu nienawiść. I jest to nienawiść ze wszechmiar uzasadniona. I ten gniew. Które wyrażali młodzi ludzie e, wykrzykując hasło 8 gwiazdek in e, tudzież, że pisowcy się mają wynieść z Polski, e, no, powiedziane, dosyć mocniej. Czyż nie jest prawdziwe, nie jest zasadne. Zobaczcie, co się dzieje, co się dzieje w, w, chociażby do nie wiem, dzisiaj, tak dowiadujemy się z, z wpisu pana senatora Krzysztofa Brejzy. Że podobno na Polskę spadły trzy rosyjskie rakiety w grudniu, a nie jedna. Odnaleziono na razie tylko jedną. Zobaczcie, co robi rezydent Duda, który we wczorajszym orędziu ubił dobrą pianę na bezę i nic ponadto. Przedtem podpisał bezprawną ustawę o Komisji Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce. Gdzie te wpływy rosyjskie należałoby zacząć od samych pisowców, bo to. Najciemniej jest przecież pod lampą. Dzisiaj też Donald Tusk ogłasza kolejne marsze, kolejne wiece w innych miastach Polski. Zbliża się Poznań, gdzie już za parę dni Polacy, Poznaniacy, Wielkopolanie przyjadą do Poznania, by pokazać pisowcom, gdzie jest ich miejsce i że również mają dość. Ja czekam, kiedy. To spotkanie będzie w Gdańsku. Liczę, że może pan premier Donald Tusk wyznaczy datę, na przykład na ostatni dzień sierpnia, podpisanie porozumień, porozumień sierpniowych. To taka, można powiedzieć, data historyczna i bardzo znamienna, gdzie Lech Wałęsa też mógłby stanąć w tym samym miejscu, gdzie stanął w 1980 roku. Ja zresztą żartobliwie napisałem na Twitterze, że jeszcze mam tyle siły, aby wziąć Lecha Wałęsę na grzbiet i pójść z nim w pochodzie. Pójść z nim w tym marszu po wolność i demokracji. A wracając do 4 czerwca, jak wspomniałem, niosłem syna na ramionach, który krzyczał mamy dość, a ma prawo tak powiedzieć, dlatego że był świadkiem, kiedy nachodziła nas w domu policja, nękając tylko dlatego, że ja sprzeciwiłem się tej pisowskiej bandzie. Nachodziła nas policja, dręczyła i męczyła idiotycznymi pytaniami, próbując nas zastraszyć. Na czyje zlecenie? Oczywiście dojdziemy, tak? Jesienią będzie postępowanie w tej sprawie, postępowanie prokuratorskie, to jest jakby oczywiste. Ale syn był przerażony. I on, będąc świadkiem tego wszystkiego, wie o tym, że ojciec nic złego przecież nie zrobił, wykrzyczał na tym marszu mamy dość. I on też ma dość, mimo tego, że ma 9 lat. Zarzucano mi, że indoktrynuje dziecko. Proszę Państwa, nie można dziecka indoktrynować prawdą, dobrem, demokracją i praworządnością. Dziecko się wychowuje właśnie w demokracji, w praworządności, w tym duchu, w poszanowaniu prawa e, innych ludzi do tego, by mogli wyrażać swoje opinie, e, by żyli w kraju wolnym i demokratycznym. I to, co robimy, i też mój udział w tym zrywie, mój udział w walce o demokrację i wolną Polskę, robię to dla mojego syna przede wszystkim, po to, aby on mógł e, żyć, w tym demokratycznym i miłym kraju, gdzie ludzie są wobec siebie życzliwi. Bywałem przez ostatnie 30 lat w Warszawie bardzo często, ale były to raczej wizyty związane z moją pracą. Na początku lat 90. w połowie mieszkałem w Warszawie przez kilka lat. Miałem okazję Warszawę dosyć dobrze poznać. I teraz jak spędziłem te parę dni w Warszawie, a również spacerując, już po tym marszu rozmawiając z ludźmi, to co mnie uderzyło czy też mile zaskoczyło, to życzliwość, z jaką spotykałem się na każdym kroku. Już pomijam to, że wiele osób mnie zaczepiało na ulicy i się ze mną witało, rozpoznając mnie z moich materiałów czy z moich, czy z moich wystąpień na kanale u redaktora Jana Pińskiego. Było to niezmiernie miłe. Ja czułem się nawet zawstydzony ale każdemu złożyłem uszanowanie i podziękowałem serdecznie za to, że wspierają, e, wspierają mój kanał i wspierają mnie w tym, co robię. Bardzo Państwu dziękuję. Z tego miejsca też Was pozdrawiam. Tych, których spotkałem w Warszawie, miałem okazję się z Wami przywitać i osobiście poznać, e, bo było to, no jakby nie patrzeć, dla mnie bardzo wzrusz, wzruszające. E, tak po prostu po ludzku. E, nigdy nie szukałem fejmu ani nie mam żadnego parcia na szkło, Mówię, to co robię wynika z moich pobudek czysto patriotycznych, chęci zapewnienia mojemu synowi lepszego, lepszego świata do życia. Tak, tej lepszej Polski, tej wolnej Polski. I dlatego tego 4 czerwca poczułem, że jest to takie powstanie. To powstanie warszawskie 2.0, 0 tylko to powstanie ma sens. To powstanie ma szansę, czy też nawet jestem pewien tego że zakończy się naszą wygraną, pokonamy pisowskiego okupanta i wypędzimy go z przestrzeni publicznej. Nie wątpię, że gro pisowców po prostu zacznie uciekać. Po prostu uciekną z Polski, bojąc się poniesienia konsekwencji. Możecie uciekać, tylko najpierw będziecie musieli zostawić swoje majątki, bo one pochodzą z kradzieży. Też nie mam najmniejszych wątpliwości, że za to, co zrobili, tak, okradli i Ograbili nasz kraj, będą musieli zapłacić. Szanowni Państwo, to powstanie warszawskie 2.04 czerwca, które się zaczęło, myślę, że było jednym z najważniejszych, jedną z najważniejszych dat w historii naszego kraju. Z perspektywy kolejnych dekad, zobaczycie Państwo, że, czy Wasze dzieci zobaczą, że to, co wtedy zrobiliśmy, tego 4 czerwca, to, co zaczęliśmy, czy też to, co rozpoczął Donald Tusk, który bezdyskusyjnie jest przywódcą w naszym kraju, człowiekiem o potężnej charyzmie, patriotą i mężem stanu, bardzo dobrze zapisze się na kartach historii na naszego kraju. Jak zapisze się Jarosław Kaczyński, to chyba nie macie Państwo wątpliwości. Że będzie to postać e, traktowana pokr jako pokrętna, e, zdradliwa, e, taka kremlowska. Jeszcze parę inwektyw bym podał, no ale sobie odpuszczę. Także, kochani moi, e, powstanie warszawskie 2.0, 4 czerwca 12.00, plac na rozdrożu. E, nie zapomnę tego do końca życia, tej atmosfery, tych ludzi wokół mnie, Którzy bez względu na jakieś swoje poglądy, swój światopogląd, bo byli osoby, że były osoby wierzące i niewierzące. Byli lewicowcy, prawicowcy też, wszyscy krzyczeli, mamy dość. A pisma się oddalić. Bo mamy dość. Naprawdę zobaczcie, to, czy ktoś ma lewicowe poglądy, czy prawicowe. To jest to kwestia wyboru pewnej ścieżki do tego samego celu, jakim jest dobro polski i Polaków. Czasem może inaczej postrzegane, ale na koniec przysłowiowego dnia, proszę Państwa, jakby no, chodzi o to, żeby mieć pełny garnek, pełną lodówkę, prawda? Żeby wszystkim było dobrze. Lewicowcy mają trochę inny pomysł prawicowcy, inny, ale mamy wspólny mianownik dobro Polski. Możemy dyskutować, spierać się, tak jak w demokracji. Możemy prowadzić debaty publiczne. Możemy przekonywać ludzi do naszych racji, aby powierzyli nam ten mandat do rządzenia krajem, tylko że jest ten wspólny mianownik Polska i Polacy, a nie wspólny mianownik ja, moi kumple, kumple moich kumpli, ich rodziny. Okradamy Polskę, a wy dostaniecie o ale tak w ogóle to później będziemy okradać jeszcze dodatkowo was, jak już okradniemy e, cały kraj. PiS nie ma światopoglądu, to nie jest jakaś partia polityczna. Zobaczcie na tych pseudo-idiotów, którzy zakładają te biało-czerwone szaty, wycierają sobie brudne gęby patriotyzmem i pamięcią polskich bohaterów, e, tudzież wiarą katolicką, i oni się mienią Polakami. Przecież to jest, e, przepraszam, ale zwykła Tak, Inaczej tego się określić nie da. E, e, tutaj nie ma żadnego patriotyzmu. To jest agenda, po prostu agenda. Już o tej e, suterennej wolce nie wspomnę, tak? O tych, ci to już w ogóle e, tak się nadają tylko i wyłącznie do przysłowiowego pierdnia. Mm. Kochani moi, idzie czas zmian. Dla nas wszystkich to jest bez znaczenia, jakie mamy poglądy polityczne, społeczne. Będziemy o tym dyskutować. Będziemy mogli się spierać na argumenty. Bardzo lubię dyskutować, ale teraz musimy pogonić pis, odebrać im władzę. Wyborach parlamentarnych, które się zbliżają, ich rozliczyć. Ja nie przeczę, że po tych wyborach, gdy koalicja, opozycja zdobędzie władzę, będę rozliczać polityków z ich obietnic wyborczych. No mogę Państwu obiecać, że nie spocznę, póki ostatni pisowiec nie poniesie konsekwencji prawnych. Ja wiem, co obiecywał Donald Tusk, wiem, co obiecywali inni politycy, i skoro zobowiązali się do tego, aby pogonić pisowców, ich rozliczyć i chcą, abyśmy my, Polacy, powierzyli im ten mandat do rządzenia, no to muszą też się z tego rozliczyć. I to by było na tyle. Kochani, dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Proszę też o wspieranie mojego kanału. Szczególnie w tym czasie bardzo się nam przyda Wasza pomoc, bo chciałbym kanał rozwijać i jak to się mówi, grosz do grosza, a będzie i kokosza. Także subskrybujcie, przekazujcie dalej i do zobaczenia w kolejnym materiale. Dziękuję bardzo, trzymajcie się.